Nowa metrolinia oznaczona numerem M103 połączy Dąbrowę Górniczą i gminę Psary i Bobrowniki i będzie to pierwsze bezpośrednie połączenie autobusowe tych gmin i będzie obsługiwana przez dwa minibusy. W Dąbrowie Górniczej linia ta obsłuży centrum miasta, rejon remontowanego właśnie dworca PKP, Park Zielona i dzielnicę Marianki. W gminie Psary przejedzie przez Preczów, Sarnów, Psary, Strzyżowice i Górę Siewierską. A tu, gdzie teraz jesteśmy, w gminie Bobrowniki, autobusy tej linii będą zaczynały albo kończyły swoją trasę w rejonie Urzędu Gminy w Dobieszowicach. Cieszyłabym się, gdyby się zatrzymywał przy naszym przystanku autobusowym. Według mnie jest to niezbyt dobrze przemyślane. Trasa jazdy przez Psary tego autobusu. A gdzie powinien przejeżdżać dokładnie? To znaczy na pewno ulicą Wiejską. Jest to ulica, która ma wyjątkowo mało połączeń. Dużo jeżdżę samochodem prywatnie, ale jak już będę w wieku, w którym nie będę mogła jeździć, pojechałabym do Dąbrowy, czy do kina, czy do teatru. Tam jest fundusz, tam jest PZU, a osoby starsze jeżdżą, korzystają z tych autobusów i niestety muszą się przesiadać, co zajmuje im bardzo dużo czasu. Dąbrowa piękna jest i ja naprawdę często też jeżdżę i chciałabym, żeby jakiś pojazd był, jakiś autobus, chociaż ja wiem, za dzień może z kilka kursów, żeby miał trzy chociaż. Ludzie też pracują, niektórzy do szkoły też jeżdżą na pewno, także można wiele skorzystać by było.